Cześć, jestem Marcin z kolejnym odcinkiem na kanale, to jest kolejny odcinek z Granny 3. Kto by się spodziewał Granny 3? Dziadku, uspokój się. Wiem, że mnie dawno nie było, ale jakieś pół roku temu, nie wiem, nie więcej, chyba więcej, ale wyszła aktualizacja z tym, że widziałem klipy, że jest pociąg i tak dalej. Dawno nie grałem. Dawno nie grałem. Będę musiał sobie przypomnieć. W trakcie gry będę sobie przypominać. Gramy na easy, przez to, że gram od właśnie pierwszy raz od długiego czasu, naprawdę długiego czasu, no pół roku to jest jednak trochę. Dlatego powiedzmy, żeby było fair, ok? Żeby było sprawiedliwie. Gram na easy, to włączę Slendrinę. O kurwa, już się wystraszyłem. Wiem, że będę tego żałować. Bo jej kurwa nienawidzę i boję się, jak mi wyskakuje. Ale dobrze, dobrze, spróbujmy. Niech będzie. Zróbmy to z tym pociągiem, miejmy to za sobą. To jest jedna z tych straszniejszych gier. Jedna z tych straszniejszych gier na moim kanale. Tym bardziej, że ta jest teraz straszna przez Slendrinę. Mogę sięgnąć, tak, dobra. Ja od razu idę tutaj, bo widzę, że tu się zaczyna. Ja za bardzo nie będę się obracać. Nina coin, dobra. Za bardzo nie będę się odwracać, bo... Aha, zamknięte. Dobra, czyli... To będę musiał rozbić, pewnie, tym. O nie, to mi będzie... Już wiem, że tu babcia przyjdzie. Dobra, zróbmy to tak. Okej. Okay. Zrobiłem tu hałas. Oni tu 100% przyjdą. Okej. Dobrze, że oni nie mogą kucać jak Evilnan. Więc tu jestem bezpieczny. Na szczęście. Całe szczęście. Mam bezpieczny ten. Bezpieczne miejsce na przemyślenie. Okej, okay. Jest i babcia. Teraz pytanie. Czy przyjdzie tutaj również dziadek? Chyba nie. Co to było? Dobra. Trzeba ogarnąć. O kurwa! Przestań! Wystraszyłem się! Zapomniałem o niej! Dobra. Na spokojnie. Mamy klucz do... Do traina. Mamy klucz do... Pociągu. Nie wiem, czy go chcę jeszcze brać. Na razie go chyba nie chcę brać. Dziadka na razie tutaj... Chociaż widzę, że tu drzwi są otwarte.
Nie podoba mi się to. O kurwa! Myślałem, że to babcia. O Jezus Maria. Przecież ja na zawał zejdę. Dobra, mam te kamyki. Teraz pytanie. Jak to chcemy ograć? Jak to chcemy rozegrać? Babci już nie ma, prawdopodobnie już nie ma na dole. Tego pewnie nie słyszeli. Dobra, jako że gram na easy, możemy się trochę poganiać, co nie? Możemy. Powinniśmy nawet. Nie, dobra, w drugą stronę. Dobra, staniemy sobie tak. Tutaj babcia przyjdzie. Dziadek, nie jestem pewny, czy przyjdzie, ale babcia na pewno. Grunt. O, już idzie. Nawet nas nie zauważyła. Nie, no dobra. Nie słyszę tego. Ej, babcia, chodź tu. Serio? Dobra, mam nadzieję, że tego... O kur... Ładnie słyszy, myślałem, że to babcia. Mam nadzieję, że nie słyszała tych drzwi. I tych półek. Dobra. Dziadek. Nie ma mnie tu. Coś tak czułem, że... Dawaj tą broń. Że wychodzenie teraz... Coś mi intuicja podpowiadała, że wychodzenie w tym momencie nie jest zbyt mądre. I dobrze, że się posłuchałem intuicji i zaczekałem. O kurwa, przestań. Proszę cię, przestań. Skończ z tym, co robisz. Mam monetę. Dobra. To mam już klucz do... Mam już klucz do... do pociągu. Mam monetę. Czego mi więcej trzeba? Ty, że babci tutaj jeszcze nie ma? Ej, no trochę dziwne. O kurwa, przestań. Odejdź. Myślałem, że umrę. Ty no co? Tu jest babcia. To sobie tam dropnę.
Jadę do góry. Nara, babciu. Właśnie dlatego lubię grać na... grać na easy. Bo to działa. Dobra. Co ja tutaj mam? Mam to. Cicho, babciu, tu mi nic nie zrobisz. Ja to mogę zdjąć. No tak nie bardzo, co nie? No tak nie bardzo. Ajaj, jajks, nie wyszło. Stół, mój wybawca. Chodź tu. Kurna. Kurna, przestań. Mogę zrobić tak. Babcia tu przyjdzie. Skoczysz tutaj. Dobrze. Babcia będzie na górze. O, już idzie. A ten klucz zostawiłem na górze, co nie? Tylko proszę, żeby dziadka tu nie było. Zamknij to. Dobra. Otworzył nam. Zajebiście. Okej, okay, tu potrzebujemy klucz. Tu potrzebujemy jakiś akcelator. Prawdopodobnie Syndryny też się będzie musiał pozbyć. Aha. Tu dźwigni brakuje. I brakuje broni. Nie, dziadku. Dobrze, cofnij się. On tam idzie. To moja szansa. Szetki, nie wiem po co to biorę, ale... ale biorę. Czym był szetki? To był... już pamiętam. Szetki był do... jeśli się do... jeśli się nie mylę. To jesteś to ty. Tak. Jest tu drewienko? Tak, jest, okej. Okay. Mamy drewienko. Ej, no to idealnie, no to prawdopodobnie tu... nie, tu mamy... żeby włączyć prąd. Kurwa, szmato, zostaw mnie. Okej, okay, babcia tam jest.
Dobra, plan jest taki, że spuścimy to tu. To dropniemy gdzieś tutaj. To zrzucimy w ogóle pizdu na dół. Dobrze. Nie no, ale serio tego nie mogę zabrać, przecież był chyba jakiś taki bug. Wydaje mi się, że... była możliwość. Może jej już nie ma. Uświadomiłem sobie, że nawet jeśli mam drewno, nic mi to nie da bez zapałek. Dobra, może tam w środku coś będzie. Gdzieś ty mnie widział. Boję się, że umrę z tej wysokości. Ale z tej wysokości nie umarłem wcześniej, więc... zrobimy to w ten sposób. Dobra, to musi być ten klucz. I mamy zapałki. Kurwa, idź stąd. I mamy deskę. Imo wziąłbym chyba... chociaż... deska mi nie będzie potrzebna. Deska jest potrzebna do tego. Nie widziała mnie. Pojadę sobie do góry. Ta winda to jest przekozak. Ta winda to jest gigaczat. Tutaj nie ma co dyskutować. Dobra. Mam wrażenie, że babcia tu przyjdzie. Dobra, bądź se tam. Ja mam kabel. Po co mi kabel, żeby włączyć? Żeby włączyć generator. No fajnie, ale... zrobimy tak. To odrzucimy, babcia będzie tam. Jestem na cienku. Co? Co ty kurwa chcesz? Musimy jej chyba to zrzucić znowu.
Mam nadzieję, że ona tutaj przyjdzie. Dobra. Teraz tylko powoli. Ostrożnie. Powoli, ostrożnie powiedziałem. No dobra, spokojnie. Da, dobra, spokojnie, zaczął we mnie strzelać. O nie. Dzień drugi. O nie. A ja chciałem zrobić dodge, nie? Taki dodging, że szybko się schylę i mnie nie trafi. No nie. Dobra, zrobimy tak, że... Znów wejdziemy na dół. Mam jeszcze padlocki, potrzebuję. Fuck. I w ogóle łomu nigdzie nie widziałem. Żeby to otworzyć. Albo żeby ten... Przerąbany. Nigdzie nie widziałem ani dźwigni. Ani aksolotla. Tego... Jak to się nazywało? Akcelerator. Nie wiem. Ale ani tego nie widziałem. Więc... Gdzie to może być? Kurde, nie wiem. Tutaj. Teraz jak to zrobić? Dobra. Pohałasowaliśmy tam. Zjedziemy. Spokojnie, babcia będzie na dole. A my będziemy buszować na górze. Z nadzieją, że nie będzie dziadka, chyba że śpi. W takim razie wygraliśmy grę. Dobra. Skoro wygraliśmy grę, nie no. Otwieram to. Wiecie, w razie czego. Biorę to. Tu. Biorę ze sobą. Czuję się bezpieczniej z tym. Wiecie. Kurwa, że ciebie tak nie mogę, kurwa, strzelić. Byłoby dobrze. Dobra, powiedzmy, zróbmy to tak. Aha, zajebiście. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Naprawdę, z takiej wysokości se nogi połamał. Nie, no nie wierzę. Kurwa, pojebało cię. Było tak, kurwa, dobrze. Już mu broń zabrałem. Ja pierdolę, jaki pech. Nie wierzę w własną głupotę. Nie wierzę. To był taki fail.
Dobra, babciu, spierdalaj. Dzwoneczki biją. Dzwony biją. Jingle bells, jingle bells. A nie, to nie ta pora roku przecież. Kurwa, dzień trzeci. Ja pierdolę. No pierdolę, ja jadę. Biorę windę. Ta deska mi nie jest potrzebna chyba. Chyba nie. Mam nadzieję, że nikt tu nie bije, bo będę miał przejebane. Dobra, idziemy na górę. I zjedziemy znowu na dół. Ja to pierdolę. Jedynym moim celem jest teraz to. Nie, ja to. Jak to tam poleciało? Ja to zrzucę idealnie, żeby. Sandrina, spierdalaj. Nie no, wazon biorę. Tu położę. Teraz babcia na pewno przyjdzie do góry. Ja sobie pójdę na dół pozbierać te kamyczki. W razie czego, gdyby mnie zaatakowali. Dwa na babcie, kurwa. No, na babcie i na dziadka w razie czego. I na szybę. O, tu jest jeden. I tam widzę kolejny. Nie strzelaj mi, kurwa. Okej, okay, śpi. A mogę ci to zabrać? Mogę. Spierdalaj. 2,5 minuty. Babcia tu przyjdzie. Dobra. Essa gierka. Rozbijamy szybę, zobaczymy co jest w środku. Dobra. O, cutscenka. Aha, klucz do sejfu. A, i jeszcze łom. Ej, to ma sens. Teraz możemy. Dobra. Coś mi się wydaje, że babcia się obudziła.
Dobra. Nie no. A chociaż tu jest amunicja w samochodzie. Dobra. Tu mamy klucz do... Klucz do pociągu. Żebyśmy go nie szukali. Dobra, ładnie na wycieraczkę poleciał. Kurwa. Jak bardzo bym chciał tak strzelić. Idą. Nie trafiłem. Oj, oj. Teraz trafiłem. Dobra, co ja chciałem zrobić? Na pewno klucz. Na dół. Na dół z tobą. Dobra, niech będzie. A no przecież muszę iść na dół. Trochę szybciej. Trochę szybciej. Dobra, łom dajemy tam, bo potrzebujemy go na górę, na górze. Co my tam jeszcze mamy? Safe. No, slendrinę. Dobra, najpierw bierzemy misia. Bo później będzie przejebane, gdy oni będą aktywni. To bierzemy tego misia i od razu się go pozbywamy. A można zrobić tak, że... Nie, nie tak. Nie tak. Idź, ja się ciebie pozbędę zaraz, kurwo. Dobra, jedziemy. Idealnie. Idealnie. Ach, jak po maśle. Nieważne, że to jest dzień trzeci. Ważne, że jakoś idzie. Mamy to. Zajebiście. Teraz tylko potrzebujemy ostatniej części. Kurwa, wejdź tam. No, dropnij, kurwa, dobrze. Jak nie dropniesz dobrze, to ci wyjebie. No, dajesz. To jest padlock key, kurwa. Kurwa. Dobra. To bierzemy. Nie no, babcia musi iść na górę. To bierzemy, to już zaaplikujemy. Powoli jakoś idzie. W kuchni, tyle co pamiętam. W kuchni jest amunicja. Dokładnie. Idealnie na dwóch starych dziadów. Dwie naboje. Na dwóch starych dziadów.
Ja tutaj zużyję wszystkie naboje tego domu. Na tą dwójkę. Ja wam mówię. Wszystko pójdzie na nich. Jestem gotowy. Dobra. Mamy to do aplikacji. I później szybko klucz do sejfu. W sejfie prawdopodobnie będzie to, co potrzebujemy. I będzie koniec. Będziemy w domu. Mam nadzieję. Jeśli nie, to... trochę chujowo. Chodź tu, dziadek. Dziadek, kurwa, twoja stara. Dobra. Wiecie co? Skoro dziadek chce najwidoczniej... nic z tego nie robi, że jego żona umarła. W sumie jak każdy mąż. Jezus, to było złe. Nie no, nie dziwię mu się. Chujową ma babę. Ale dobra. To aplikujemy tu. Od razu weźmiemy ten klucz. Klucz do pociągu od razu bierzemy na dół. Dobrze. Możemy go już włożyć. Idealnie. Słyszę chyba babcię. Dobra. Zatem... witaj, babciu. On był centralnie za nią. A ja czekałem. A ja myślałem, że on jeszcze dopiero przyjdzie, nie? On centralnie za nią był. Okej. Dobra. Myślę, że to była ostatnia eliminacja. Tak sądzę. Sądzę, że... mam nadzieję, że tutaj będzie to, co potrzebujemy. Kurwa mać. Na chuj mi ten fius. Co ja mam tu jeszcze zrobić? Kurwa... nie, potrzebuję... Nie. Potrzebuję to. No jednak to nie będzie ostatnia eliminacja. Pierdzielone wazoniki. Trzeba napełnić wodą. Ja to już zrzucę w razie czego, kurwa, nie wiem jakim prawem to by miało być potrzebne. Ale już, kurwa, wezmę po prostu to. Żebym się wracać nie musiał, bo to jest jakiś dramat. Wymyślałem, że to już koniec, to nie, tym razem, kurwa, nie umrę. Dobra, jeden wazon, drugi wazon. Dobrze, że tej slendryny już nie ma, ja pierdolę, bo nie wytrzymałbym. Robimy rozpierdol łomem na górze.
Nie, no nie wiem, czy ona. Tego kurwa nie przeżyje. O, teraz już na pewno. Co się stało z tym łomem? Dobra, spokój się, bo nas zdemaskujesz nas. Przestań. Wiedziałem, ale już nie jesteś taki straszny. Już nie. Już nie masz swojej broni. Dobra, ja tego wazonu nie opuszczę. Gdzie jest dziadek? Dobra, nie wiem, gdzie jest dziadek. Wali mnie to. Wołamy babcię znów na dół. Babcia, chodź tu. Potrzebujemy jeszcze ten wazonik. Ja pierdziele, już jestem. Ja już nie wierzę. Już jestem zmęczony. Ja już nie chcę więcej. Jak się ten typ musi czuć? Już trzeci dzień ogarnia. Babcia musi mieć niezłe zawroty głowy. Że musi ciągle schodzić w dół i w górę. W dół i w górę. Dziadek ma znów broń. Dobrze, że idziesz w tamtą stronę, dziadku. Bo się kurwa nie odwracaj. Ja cię proszę. Gdzie jest kurwa babcia? Babcia, czy ty przypadkiem nie ogłuchasz tak jak dziadek? Nie, nie ogłucha. Dobrze wiedzieć. Słabo by było trochę. Z moją taktyką. Właśnie sobie uświadomiłem, że potrzebuję padlocki. Gdzie ja tu kurwy znajdę padlocki? Ja chyba w ogóle nie zdobyłem padlocki. A nie. Aha. Zapomniałem. Zapomniałem za wysoko, ja pierdzielę. To ja naprawdę dwa razy umarłem z własnej głupoty. Dwa razy umarłem przez to, że ze zbyt wysoka zeskoczyłem. Gdzie ja mam padlocki? Huh.
O kurwa. Ja se tu posiedzę. Ja pierwszy prawie zawał dostałem. Czy babcia sobie poszła? Nie, ja już nie wiem. Ja to zrobię jeszcze raz. Od kiedy tam dziadek schodzi? Jeśli on ma randomową rutynę schodzenia tutaj na dół, to przejebane trochę, ale dobrze, że nie zeszedł całkowicie na dół. W sensie, że w połowie drogi uznał chuj, cofam się. Bo jakby mnie zobaczył, o Jezus. Nie, kurwa. Dziadek. Przestań. To może włączę. Nie wiem po co ja to włączę po prostu. O, w łeb tu stała. Dawaj to. Tak zwana neutralizacja. Nie ma tu naboi. Wiesz co? Chodź tu. Dziękuję ci bardzo. Co ja miałam zrobić? Tu jest padlock key. Tu jest padlock key. Tu go rzuciłem przecież. O mój Boże. Dobra. Tu jest padlock key. Jest. To jest koniec. Tak? To jest koniec. Wreszcie! Okej. Okay. Aha, zamknij drzwi najpierw, dobra. Spoko, oni już śpią. Tego nie mogę zamknąć. Dobra. Jedziemy. Ja pierdolę wreszcie! To był czwarty dzień. Teoretycznie byłby to drugi dzień, gdybym nie umarł z własnej głupoty z wysokości. Ale udało nam się uciec pociągiem. W Greni 3. Zajebiście. Byłoby lepiej, gdybym ogarniał bardziej, gdybym nie zapomniał, gdzie jakie przedmioty mogę znaleźć. I
I w ogóle, no... Te... Jak to się nazywa? Te spawny po prostu. Spawny przedmiotów. Gdybym ogarniał, to by było o wiele razy lepiej, by poszło. Nie wiem, czy to godzinę nagrywałem, czy ponad, ale... To były długie nagrywki. Długie. Więc... Za to należy się łapkę w górę, naprawdę. Tym bardziej, że jest fajna animacja. Nie zapomnijcie o animacji, zarąbista jest. I oczywiście też dla mojego samopoczucia. żeby mi to jakoś, wiecie, żeby mi poprawić humor, bo ja pierdzielę, jak mogłem dwa razy umrzeć z wysokości. To było serio głupie. Ale dobra, gra się rozwija, to mi się podoba. Mam nadzieję, że zrobią więcej, że więcej z tą grą będzie, bo na zewnątrz jest dużo pustego miejsca. Jest dużo miejsca na ogródku jeszcze, które można jakoś zagospodarować. Zrobić tam jakieś nowe zakończenie, albo jakieś nie wiem, cokolwiek nowego. Granicy mi się podoba bardziej niż dwójka, w sumie bardziej niż dwójka. Dwójka była zabawna, ale coś jej brakowało, takiego z pierwszej części, coś takiego jej właśnie. Co się i brakowało. Zabawny był snajpienie, polowanie na babci z góry, jakby ze strychu strzelanie, albo rzucanie granatami jak jakiś Olaf, zostaw garki w spokoju. Jakby co, to ja nie mam garki, to nie to, że mam garki w pokoju, tylko po prostu w kuchni jestem aktualnie, bo jest cicho w domu. Nikogo nie ma, jestem sam, więc czemu by nie? Przy okazji tosty się robią, więc wiecie, wszystko ma swoje plusy. Nie, no ale jak mówiłem, w dwójce coś brakowało. Coś z jedynki brakowało. Ta część, ta trójka ma coś w sobie, co jedynka miała. Takie, wiecie, akruwanie. Tego mi brakowało w drugiej części. To agrowanie, że tutaj babcia schodzi na dół, a my możemy iść na górę. Albo że ona wchodzi na górę i że się agrujemy na górę i idziemy na dół. To jest taktyczne zagranie, które mi się podoba osobiście, które też miało, no, miało to miejsce też w pierwszej greni. Że po prostu wołamy ją na drugi koniec domu i mamy jakby drugą połówkę dla siebie. Tutaj jest coś podobnego. W Greni 2 te przejścia były dosyć jakby, ja nie wiem, jak to powiedzieć. Po prostu masz jedno przejście i akurat musisz mieć nadzieję, że ani babci, ani dziadka w tym przejściu nie spotkasz. Chodzi mi o te przejście, o te schody, które prowadziły z parteru na górę. Na pierwsze piętro. To było przerąbane przejście, które... No, nie podobało mi się, nie podobało mi się. Była jedna kratka wentylacyjna. Tutaj... Ta winda działa jak kredka wentylacyjna i działa ona w bardzo fajny sposób, bo prowadzi ona w trzy miejsca. Więc to jest kratka wentylacyjna, kratki wentylacyjne, pamiętacie, zawsze na propsie, a winda w ogóle, winda, nie wiem co to jest, bo to nie jest taka typowa winda, to jest winda chyba na pranie, winda na pranie, albo no coś takie, nie wiem, wydaje mi się, że to jest winda na pranie, ale mogę się mylić, więc możecie w komentarzu poprawić.
Nie no, ale ta winda jest seria na propsie. Mam nadzieję, że jak wyjdzie, kiedykolwiek wyjdzie Granny 4, to też będzie tam winda. Taką mam nadzieję. Bo winda jest gigaczadem w tej grze. Tak samo jak w sumie stół. To, że można wejść pod stół. Wcześniej się nie dało, teraz się da. Więc to jest zajebiste. No dobra. Tyle z mojego podsumowania. Granny 3, bardzo fajne. W skali 1 do 10. No kurna, dajemy 9. Nie jest idealnie, ale jest zajebiście. Jeszcze jedna aktualizacja. Gdyby dali jeszcze jedną aktualizację, która rozbudowałaby grę, dodała jeszcze jedno nowe zakończenie z nowymi pomieszczeniami, to mogę się zastanowić nad 10 na 10 perfekcyjnie byłoby. Dobra, ja już to kończę. Jeszcze bardziej przedłużam, a to już jak już godzinę nagrywałem, siedziałem na tym, więc dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.